Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czołem wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, a konkretnie Parkuj Jedź, PKP Warszawa Jeziorki. Tak, pewnie nie słyszeliście nic o tej inwestycji, bo ta budowa dopiero co się rozpoczęła. Jak widzicie, tutaj zaczynają się pojawiać już pierwsze prace przy tej stacji kolejowej, chociaż może bardziej przystanku. No ale dobrze, mamy tutaj pętlę autobusową, mamy tutaj ładny, duży wiadukt, na którym są przystanki autobusowe i oczywiście pociągi. Jeszcze SKM-ek tutaj nie ma, ale w przyszłości się pojawią. Ale dobrze, przejdźmy do tego, co właściwie tutaj będzie budowane. Tutaj tak w dużym skrócie. ZTM w 2020 roku podpisał umowę na projekt i budowę parkingu Parku Jedź przy stacji kolejowej Jeziorki. Wykonawca ma czas na realizację inwestycji do września 2022 roku. Z tym do września, no zobaczymy, czy się faktycznie uda. Zadaniem zwycięzcy przetargu jest zaprojektowanie i wybudowanie jednopoziomowego parkingu przesiadkowego na nie mniej niż 138 miejsc postojowych, w tym 6 dla osób z niepełnosprawnościami oraz nie mniej niż 40 zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów, czyli będzie parking rowerowy zadaszony. Rzadkość. Może pod wiaduktem po prostu schowadzają. Na parkingu zostanie także zamontowane stanowisko do ładowania samochodów i rowerów elektrycznych. Także tutaj takie bariery. Ponadto wykonawca zaprojektuje też układ paneli fotowoltaicznych oraz zaproponuje możliwość wykorzystywania innych ekologicznych rozwiązań, takich jak ogrzewanie wody poprzez panele słoneczne, pompy ciepła i gruntowne wymienniki ciepła. No, dosyć dużo tutaj ekologii, z tego co widzę. P+R będzie dogodnym miejscem do przesiadki do pociągów i autobusów dla mieszkańców części dzielnicy Ursynów oraz Piaseczna, Górka Rwali, Konstancin Jeziorna, Tarczyna. No i tutaj jeszcze innych miejscowości, które są w okolicy. Wykonawca ma na wykonanie projektu i budowę czas do września 2022 roku. Umowa opiewa na kwotę około 6 milionów polskiego golda. Parking Parku Jedź Warszawa Jeziorki otrzymał dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości 3,5 miliona polskiego golda, czyli całkiem ładnie. No i dobrze, pokręciliśmy się tutaj trochę dookoła, a tutaj trochę tego też jest. Też warto wspomnieć, że cały tutaj ten nowy, ten wiadukt też nie jest aż taki stary i kawałek dalej stąd też nowe rzeczy tutaj powstają, takie jak trasa szybkiego ruchu, która tutaj w Dawidek dosyć mocno zmienia ruch. No i tak, tutaj samochody, jak widzicie, po drugiej stronie właśnie wiaduktu już się zatrzymują. Ten parking tutaj jest potrzebny, bo samochody już w tym momencie parkują się gdzie mogą. Tak samo jak na Płudach przydałoby się parking parkujeć, tak tutaj, jak tylko i wyłącznie przyjechałem autobusem, to już widziałem, że o, no to by się przydało. Odjechałem stąd pociągiem, ale sama stacja jest ciekawie zbudowana. O ile mamy tutaj trzy tory, jeden tor omijający cały układ peronowy, no to i tak większość pociągów pośpiesznych, pasażerskich przejeżdża przez tory z peronami, bo ten jeden tor, który jest odsunięty od całego kompleksu, jest dosyć ciekawie wybudowany obok faktycznie peronów, ale żeby dostać się na perony, i tak trzeba przejść przez przejście przez tory, co jest trochę śmieszne, i zjazd z windy jest właśnie na środku torowiska, a żeby zejść dalej, to już trzeba niestety przechodzić przez kolejne torowisko, które tam z kolei nie ma sygnalizacji ostrzegawczej, czy jedzie w danym momencie pociąg, tylko i wyłącznie trzeba się tam pokręcić. Tutaj ten parking, no parkingu dużo tutaj nie mam co wam opowiedzieć. Widzimy tylko i wyłącznie, że zaczynają się prace przy przygotowaniu do budowy. Dojazd tutaj trochę też jest na okrągło, jak widzimy. No cały tutaj wiadukt trzeba objechać. No i tu widzimy, gdzie się kończy faktycznie cała inwestycja, i też tutaj jest multum nowych ścieżek rowerowych, które jak zazwyczaj w Warszawie kończą się nie wiadomo gdzie. Ale dobrze, przelećmy się jeszcze raz od tej strony, abyście mogli trochę właśnie zobaczyć, jak wyglądają już aktualnie prace, bo tutaj też trochę
przy tym coś już możemy zobaczyć, czyli też bardzo. Wjazd będzie bezpośrednio od tej strony. Oczywiście tutaj jakieś działki obok też będą mogły ten zjechać sobie. Natomiast co jest najważniejsze, to już kawałek dalej widzimy plac budowy tego i oto parkingu Parku Jeziorki. Ja też tutaj nazwy tych parkingów, które wiecie, na sam koniec da się wyciągnąć mniej więcej, jak to się będzie nazywać ostatecznie. Jak widzicie, tutaj mamy zaplecze całej budowy, nie ma dużo. Mamy tutaj kopatkę, drugą kopatkę i traktor, tak w dużym skrócie. No i tutaj to, ten cały obiekt będzie się znajdować. To nie jest duży parking, tak rozumiem. Może liczbowo wygląda jakby tutaj faktycznie, nie wiem ile mogłoby się osób pomieścić, ale to nie jest taki gigant jak mamy na Żerańu. Według mnie P plus R Żerań, w sensie PKP Żerań, powinien być w tym miejscu, jeżeli chodzi o powierzchnię, bo tutaj by się przydało, no i to by miało większy sens, bo na Żerańu cały czas nie widać zbyt dużo osób, które by tam parkowało. Tutaj przy okazji jest dosyć też ciekawa pętla, którą możecie właśnie teraz zobaczyć. Ciekawy sposób zastosowania, po prostu jest taka pętelka. No i autobusy mogą się zatrzymywać na różnych krawędziach w ten sposób, że po prostu na zakręcie autobusy się nie zatrzymują. No dość ciekawy pomysł, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. I od razu muszę przyznać, że jak nagrywam te zdjęcia do tego parkingu, najprawdopodobniej byłem tu pierwszy raz, bo pociągiem tu parę razy przejeżdżałem, ale tak, żeby tu faktycznie być, no to pierwszy raz miałem tą niesamowitą okazję. I to też warto wspomnieć, że to jest stacja ostatnia w Warszawie na tej trasie do Piaseczna. Kolejna stacja Nowoiwiczna jest już w drugiej strefie biletowej, a to jest ostatnia stacja w pierwszej, czyli to też jest granica strefy biletowej, dlatego ten parking Parku Jedź tu ma podwójne znaczenie, ponieważ można spokojnie tutaj dojechać i na pierwszej strefie pojechać dalej pociągiem do centrum miasta. No i tu jest właśnie ten parking kolejny, który widzimy, taki samozwańczy. Jak widzimy, tutaj na jezdni samochodów jest pełno porozstawionych, po prostu gdzie mogą, to się parkują. No tak to niestety wygląda zazwyczaj przy takich miejscach, gdzie parking by się przydał, ale go nie ma. No i niestety tak sobie również tutaj to wygląda. Tam nawet jedna osoba stwierdziła, że ja może jestem z kontroli i sprawdzam, czy mogą się tak zapatkować te samochody, bo miałem na sobie kamizelkę, ale na ich szczęście nie byłem tą osobą. Nie wiem do końca, czy faktycznie w tych miejscach wszędzie, gdzie się patkowali, mogą, ale to już nie moja sprawa. No i tu właśnie widzicie, jest to przejście przez tory, które jest też dosyć ciekawe. Tak to mniej więcej wygląda. Nie mam co tutaj dużo opowiadać, bo tu dużo nie ma. Więc mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie mam żadnego pojęcia, jakie filmy będą w najbliższym czasie po kolei, kolejne i tak dalej, ponieważ to są filmy nagrywane na zapas. Ja je będę wrzucać, jak mi się spodoba. Który film pierwszy? Ten, który jest może mniej zaktualizowany przez okres czasu. No, dlatego pewnie ten film obejrzycie na sam koniec. Jak już pewnie będę albo wrócę do Warszawy, albo będę wracać, bo to też nie na jakoś długo, ja tylko na 5-6 dni jakoś tak mniej więcej. No i jeszcze na sam koniec jeden z moich ulubionych zdjęć, z tego co pamiętam waszych też, czyli zdjęcia z lotu ptaka. Tak, abyśmy mogli zobaczyć na sam koniec jeszcze raz teren pod ten parking. No i już miejsce, gdzie faktycznie trochę prace się rozpoczęły. Tutaj też warto zaznaczyć, że na mapach nie ma tego zjazdu dla pieszych na wiadukcie zaznaczonego. Nie wiem zupełnie czemu, ale jest tylko i wyłącznie przejście dołem. Może żeby było zabawniej, że nie ma przejścia na górze i tylko i wyłącznie rowerzyści mogą z tego korzystać. Chyba że tam jakieś są znaki, których nie zauważyłem i po prostu tylko i wyłącznie tak z góry to ładnie wygląda. Też tutaj zwróćcie uwagę, że jest trochę tych studzienek. Nie wiem, czy to już są studzienki pod parking, czy jeszcze tutaj coś się będzie zmieniać. No ale tego trochę tu jest. Jest i to przejście dla pieszych, jest ta winda i mamy też schody na jeden peron i później zejście na drugi. Ale ten przystanek autobusowy na środku według mnie jest bardzo dobrym rozwiązaniem i na pewno pomaga. A tak wygląda pętla autobusowa. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach
na moim kanale. Cześć!